Czas na ostatnie przed weekendem wydanie Silesia Flash. Rafał Kulik, zapraszam. Drugi pas startowy, do tego szybkie połączenie kolejowe. To chyba pierwsze pozycje na liście życzeń w przypadku lotniska Katowice-Pyrzowice. To jeden z najszybciej rozwijających się portów lotniczych w Polsce. W tym roku raz za razem bije on rekordy frekwencji. Szacuje się, że za 10 lat z lotniska korzystać będzie nawet 10 milionów pasażerów rocznie. Dlatego już dziś inwestycje są niezbędne. Łukasz Kądziałka. Z miesiąca na miesiąc lotnisko w Pyrzowicach poprawia swoje rekordy. Sierpień był najlepszym miesiącem w historii Katowice Airport. Skorzystało z niego ponad 776 tysięcy osób. Sukces sukcesem, ale bez kolejnych inwestycji nie uda się utrzymać tak szybkiego tempa rozwoju. W tym roku katowickie lotnisko ma obsłużyć 5,5 miliona podróżnych. Za 10 lat prognozuje się, że będzie to już dwa razy więcej. Takie wyniki wyniosłyby port w Pyrzowicach na najwyższy europejski poziom. Mało jest portów, które przekraczają poziom ruchu 10 milionów pasażerów i my w tej lidze mamy szansę się znaleźć. Nie znajdziemy się, jak nie rozbudujemy infrastruktury. Nie jesteśmy konkurencją dla CPK-u. To właśnie w budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego upatrywano chęci przejęcia spółki Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze. Wtedy lotnisko byłoby w całości państwowe, czym samorządowcy byli zaniepokojeni. Dlatego powstał apel do premiera o przekazanie akcji GTL SA. W tym momencie mogą mieć wpływ po stronie rządowej na to, w jakich kierunkach będą poszczególni operatorzy mogli być przerzuceni na inne, jakby to powiedzieć, lotniska. Tak też się może zdarzyć. To te lotnisko może stracić na funkcjonalności. Na razie tak się nie stało, choć nie tak dawno, bo pół roku temu Pyrzowice zostały pozbawione ważnego połączenia z Katowic do Stambułu. Kiedy już turecki przewoźnik, kończąc rozmowy, prawie przygotował się do otwarcia biura, nagle okazało się, że nie, wszystko zablokowane. Nagle czynniki rządowe uznały, że Kraków jest lepszy, gdzie jeden z ministrów uznał, że to jest jego matecznik polityczny. Dzisiaj, jeśli politycy PiS-u chcą wspierać lotnisko, to bardzo dobrze, niech za tymi hasłami idą realne czyny. Dzisiaj taka deklaracja padła ze strony dwóch parlamentarzystów. Chcemy, żeby to było tutaj pod kontrolą tak naprawdę województwa śląskiego. Posłowie partii rządzącej napisali nawet petycję do spółki zarządzającej Katowice Airport w sprawie rozwoju lotniska. Z punktu widzenia polityki i strategii lotnictwa cywilnego w Polsce, tego rodzaju przyszłe inwestycje, jak choćby budowa drugiego pasa startowego na lotnisku Katowice-Pyrzowice, tylko i wyłącznie wzmacniają bezpieczeństwo milionów pasażerów i służą również i ruchowi cargo, i ruchowi pasażerskiemu. Posłowie otrzymali szybką odpowiedź, bo lotnisko zamierza się rozbudowywać. Dopiero będziemy prowadzili w przyszłym roku analizę przede wszystkim zasadności i parametrów, jakie ta infrastruktura powinna mieć. Wstępnie budowa drugiego pasa jest możliwa już teraz na posiadanych przez lotnisko gruntach. Jeśli CPK nie zepchnie regionalnych portów na drugi tor czy też pas, to można zakładać, że w przyszłości do takiej inwestycji dojdzie. Dobra wiadomość dla rodziców dzieci z województwa śląskiego, u których zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśni. Dzięki badaniom przesiewowym pod kątem SMA, które na Śląsku nieodpłatnie wykonuje się każdemu nowonarodzonemu dziecku, możliwa jest dużo szybsza diagnostyka, teraz również leczenie, ponieważ uznawany za jeden z najdroższych leków na świecie podawany jest chorym dzieciom także w naszym regionie. Po raz pierwszy w swojej historii terapię genową w ramach refundacji podano kilka dni temu w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie. Zobaczmy materiał, który przygotowała Fatima Orlińska. Szacuje się, że rocznie w Polsce SMA wykrywa się u około 50 niemowląt. Zaledwie 5-tygodniowa dziewczynka, mieszkanka województwa śląskiego, dokładnie 2 doby temu przyjęła terapię genową w chorzowskim szpitalu. Mała pacjentka została zdiagnozowana tuż po porodzie, a podanie wartego 9 milionów złotych leku jeszcze przed wystąpieniem objawów daje niemal 100% szansę na prawidłowe funkcjonowanie przez resztę życia. Przed erą tego nowoczesnego leczenia, która tak naprawdę trwa od kilku ostatnich lat, praktycznie choroba była nieuleczalna, leczyło się tylko objawowo,
U dzieci występowały postępujące porażenia mięśni wszystkich ruchowych, zaburzenia oddechowe, zaburzenia połykania. W tej chwili mamy możliwość leczenia dzieci w sposób przyczynowy, czyli jakby naprawienie tego defektu genetycznego. W tej chwili w Polsce mamy do dyspozycji wszystkie leki, które są stosowane w nowoczesnej terapii tego schorzenia. Jest to leczenie objęte programem lekowym, czyli całkowicie refundowane dla wszystkich pacjentów. Refundacja nie obejmuje jednak dzieci, u których wcześniej stosowano inną metodę leczenia SMA. Samo podanie terapii genowej trwa około godziny i jest formą dożylnej kroplówki. Jednak przygotowanie procedury samego leku, jak i małego pacjenta do przyjęcia leku wymaga czasu, w co zaangażowanych jest wiele osób personelu medycznego. Dlatego też do tej pory niewiele placówek w kraju podawało terapię dzieciom. Lek przyjeżdża w zamrożeniu głębokim, należy go rozmrozić, ten proces trwa około 12 godzin. Następnie bardzo istotną sprawą jest to, aby lek został odpowiednio przygotowany do podaży. Rozumiem przez to przede wszystkim odpowiednie przygotowanie w warunkach wysokiej aseptyki, po to, aby ewentualnie zapobiec jakiejś potencjalnej kontaminacji, która może nastąpić podczas podania leku. Chorzowski Szpital to nie pierwsza placówka w województwie, gdzie terapia genowa podawana jest w ramach działającego programu lekowego. W lipcu wart 9 milionów lek przyjął mały pacjent Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. I choć w przypadku wyboru leczenia rodzic może sam podjąć decyzję, gdzie dziecko podejmie terapię, to zalecana jest rejonizacja. Początkowo konieczna jest genetyczna weryfikacja schorzenia. W momencie, kiedy mamy potwierdzenie o tym drugim etapie plus określoną ilość kopii tego genu zapasowego, czyli mamy pewną prognozę co do przebiegu choroby, wtedy ten rodzic otrzymuje informacje, jakie są miejsca, do których może się udać, aby to dziecko leczyć. I wtedy rolą tego miejsca jest jak gdyby przeprowadzenie dalszych badań, a przede wszystkim ustalenie z rodzicem, czym, w jaki sposób to dziecko miałoby być leczone. Te wszystkie informacje dla takiego rodzica są nowe i jest ich bardzo wiele. No i sytuacja jest bardzo też stresująca niewątpliwie. Dziecko po otrzymaniu terapii genowej zgodnie z zaleceniami programu terapeutycznego będzie ściśle monitorowane co do osiąganych postępów rozwoju oraz wyników badań laboratoryjnych. Dziś jeszcze trudno mówić o statystykach wykrywalności SMA u noworodków na Śląsku, ponieważ badania przesiewowe obowiązują dopiero od roku. Tramwaje wracają do Zabrza. Od poniedziałku będą poruszać się w zasadzie w zupełnie nowym torowiskiem. Dziś pierwszy tramwaj przejechał przez Mikulczyce. Cała inwestycja zakończy się w przyszłym miesiącu, bo jeszcze do wykonania zostały prace porządkowe, ale już przy zachowaniu pełnego ruchu tramwajów. Paweł Jędrusik. Remonty torowisk to jedna z największych inwestycji w Zabrzu. Po ich zakończeniu na tory wrócą teraz linie Gliwice-Zajezdnia do Bytomia, z Makoszów przez Maciejów do Mikulczyc, z Gliwic do Zaborza i z Bytomia przez Biskupice i Zaborze do Gliwic. To nie tylko kwota 200 milionów złotych, to nie tylko determinacja, to tak naprawdę infrastruktura, która została w tych miejscach, czyli od Mikulczyc do Makoszów, od Gliwic do Rudy Śląskiej, przez całą ulicę Wolności, dogłębnie zrewitalizowana. Czyli mówiąc krótko, mamy z takimi remontami spokój na kilkadziesiąt lat. 200 milionów złotych to kwota, jaką Zabrze wydało od 2007 roku. Prace nie były jednak łatwe, bo w trakcie wykonawcy natrafiali na problemy. To niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna, czy infrastruktura, którą trzeba było zabezpieczać, która była ulokowana na innych poziomach niż to wynikało z map i z uzgodnień. I między innymi to powodowało, że w stosunku do naszych pierwotnych zamierzeń, że te realizacja tych zadań, te inwestycje zostały nieco przesunięte w czasie. Dziś prezes Tramwajów Śląskich zapewnił również, że na nowo wyremontowane torowiska wyjedzie więcej tramwajów niskopodłogowych, co ma wpłynąć na komfort podróży przede wszystkim osób starszych i tych, które mają problemy z poruszaniem się. Do tej pory to nie był zwyczajny staw, a raczej wielka bomba ekologiczna. Do tego rozbrajanie jej trwało długo i przysporzyło wiele kłopotów, zwłaszcza lokalnym władzom. Po dokładnie 44 miesiącach staw Kalina w Świętochłowicach zyskał nowe życie. Reanimacja Kaliny to największa inwestycja w historii Świętochłowic, a jej efekty już widać i czuć, o czym przekonała się Fatima Orlińska.
Jeszcze ponad 2 lata temu staw Kalina w Świętochłowicach był pływającą tablicą Mendelejewa. Dziś powraca tam życie i natura zaczyna rządzić się swoimi prawami. Obecność flory i fauny dość już zadomowionej to nie tylko powód do uśmiechu, ale przede wszystkim satysfakcji, że od lat skazywana na porażkę trudna inwestycja miejska powiodła się. Staw Kalina uchodził za jeden z najbardziej zanieczyszczonych zbiorników wodnych w Polsce, a panujące tam wcześniej warunki mieszkańcy pamiętają do dziś. Po burzach wszystko i ten cały odór szedł tam, nie? I to tak zostało. Lata nic nie było robione. Największe to jest, że zrobili ta oczyszczalnia i to wyczyścili. Dziś po czyszczeniu Kalina nie wydaje nieprzyjemnych zapachów. Pochodzące z pobliskiej hałdy pogórniczej niebezpieczne substancje, które zanieczyszczały wodę, trzeba było usunąć, a później zutylizować, monitorując stan środowiska. Co ciekawe, wszystko odbywało się na miejscu, na co pozwoliła ultranowoczesna technologia, którą przy remediacji zastosowano po raz pierwszy w Polsce. Proces polega na podgrzaniu toksycznego materiału do temperatury około 200 stopni Celsjusza, odparowanie zanieczyszczeń i skierowanie tych oparów do takiego, powiedzmy, katalizatora, palnika, gdzie w temperaturze pomiędzy 800 a 1000 stopni rozkładają się te zanieczyszczenia do związków prostych. Tego typu zanieczyszczenia, jakie tutaj mieliśmy, oczywiście na Kalinie, czyli to były węglowodory, mogliśmy rozłożyć je do dwutlenku węgla oraz pary wodnej. Pośród niebezpiecznych osadzonych na dnie Kaliny substancji były fenole, czyli związki rakotwórcze i mocno toksyczne. Powodowały one, że normy dotyczące jakości wód były przekroczone 1000-krotnie. Choć remediacja została zakończona, to proces oczyszczania wody wciąż trwa, a dodatkowo jest ona natleniana zamontowanymi wewnątrz stawu dyfuzorami. Może być ta inwestycja takim przykładem dla innych bomb ekologicznych, jak realizować takie zadania, aby skutecznie przeprowadzić te procesy remediacyjne. Remediacja w ramach rewitalizacji stawu Kalina możliwa była dzięki dużemu dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Środowiska. Te ponad 10 hektarów terenu to nie tylko oczyszczanie zbiornika z niebezpiecznych substancji i ich utylizacja, ale również budowa placu zabaw, boiska i infrastruktury służącej rekreacji. 61 milionów było z funduszy unijnych, którymi zarządzał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Pozostało około 10 milionów, to był m.in. pożyczka i dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, no i nie ma co ukrywać, że około 3 milionów to był wkład własny z budżetu miasta. Do stawu Kalina powróciły nie tylko łabędzie i kaczki, ale znajdujące się pod ochroną gatunki żab. Wpuszczono również 200 sztuk karpia. Jak podkreślają władze miasta, akwen nie będzie przeznaczony do kąpieli, bo ma służyć przyrodzie, którą przed laty zniszczył tam człowiek. To wszystko na dzisiaj. Dobranoc.